Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski. Witam w 90 odcinku z cyklu Missing 411 na dębowej chatce. Tym filmem zaczniemy omawianie spraw ze stanu Alaska. Udało mi się znaleźć aż 42 zaginięcia, więc rozbijemy sobie cały ten materiał na kilka dłuższych filmów. Alaska to największy ze stanów USA. Ale z najmniejszą gęstością zaludnienia wynoszącą zaledwie 0,42 osoby na kilometr kwadratowy. Dla porównania, gęstość zaludnienia w Polsce to ponad 120 osób na kilometr kwadratowy. Na Alasce mieszka 740 tysięcy ludzi, czyli mniej niż w Krakowie. Jest to ogromny, górzysty, zimny, gęsto zalesiony obszar. Temperatura w zimę spada tu do minus 51 stopni, a w lato osiąga nawet plus 32 stopnie. Zima trwa tu 9 miesięcy i jest bardzo mroźna. W czasie jej trwania wieją osiągające prędkość 100 km na godzinę silne wiatry, co przyczynia się do powstawania charakterystycznych dla strefy tundry burz śnieżnych. Co ciekawe, to rozbija się tu najwięcej samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystkie sprawy z tego, jak i pozostałych filmów, zostały opracowane na podstawie książek Davida Polaidusa z serii Missing 411, uzupełnione o materiały z artykułów prasowych i źródeł internetowych. Niektóre z nich były już omawiane na polskich kanałach na YouTubie. Więc mam nadzieję, że to nie zniechęci Was do obejrzenia tego materiału do końca. To tyle tytułem wstępu, przejdźmy więc do sprawy numer 1: Charlie Fogg, 22 lata. Zaginął 7 lipca 1982 roku. Charlie pochodził z malowniczej miejscowości Bradford położonej w stanie Vermont. Był synem Louis i Chestera, jednym z czworga dzieci państwa Fog. Z czasem pragnąc zmiany scenerii i nowych doświadczeń, opuścił rodzinne strony i wyruszył w daleką podróż do Oregonu. Tam, zafascynowany bezkresnym morzem, zdecydował się na pracę na łodzi rybackiej. Przez długi czas z zapałem oddawał się ciężkiej pracy, aż w końcu w czerwcu 1982 roku jego kroki skierowały się ku dzikim przestrzeniom Alaski. Tam rozpoczął pracę na łodzi należącej do Granta Traska. Grant i Charlie szybko znaleźli wspólny język. Grant, z podziwem, obserwując jak Charlie z zaangażowaniem i precyzją wykonuje powierzone mu zadania, nie krył zadowolenia z ich współpracy. W lipcu 1982 roku, gdy łódź Granta zawinęła do portu w Sitka, malowniczym mieście na Alasce, Charlie postanowił wykorzystać dzień wolny i zdobyć górę Mount Verstowia. Była to dla niego okazja do oderwania się od codziennej rutyny na łodzi i chwila na samotne zmagania z naturą. Tymczasem Grant miał zająć się uzupełnieniem zapasów, a wspólny rejs miał zostać wznowiony 6 lipca o godzinie 15. Charlie planował wrócić 6 lipca około 8 rano. Mount Verstowia, wznosząca się na wysokość 1022 m nad poziomem morza, była wyzwaniem, którego pokonanie w obie strony zajmowało około 5 godzin. Jednak gdy Charlie nie wrócił na umówioną godzinę, Grant, znając jego niezawodność i punktualność, zaniepokoił się i następnego dnia zgłosił jego zaginięcie policji w Sitka. Był przekonany, że musiało wydarzyć się coś niepokojącego. Według Granta Charlie wyposażony był w plecak, śpiwór, zapasy żywności oraz płaszcz przeciwdeszczowy. Jako doświadczony miłośnik dzikiej przyrody nigdy nie podejmował niepotrzebnego ryzyka. Następnego dnia, 8 lipca, sierżant Ed Thornton z policji w Sitka, wraz z zespołem policjantów i ratowników, wsiedli na pokład helikoptera należącego do firmy Alaska Lumber and Pulp. Ich celem było dotarcie na szczyt Mount Verstowia, aby odnaleźć Charlie'ego. Ekipa poszukiwawcza rozpoczęła swoją akcję metodycznie przemierzając teren i powoli schodząc w dół góry. Mimo dokładnego przeszukania okolicy, nie znaleziono żadnych śladów po zaginionym. Po zejściu na dół zorganizowano dodatkowe wsparcie. Do akcji dołączyli kolejni ratownicy oraz specjalistyczna ekipa z psami tropiącymi, a także trzej członkowie Gwardii Narodowej. Niestety, nawet wytresowane psy nie były w stanie wykryć żadnego śladu zapachowego Foga. Zaskoczeni śledczy nie mogli uwierzyć, że na górze, która nie była szczególnie wysoka, nie udało się znaleźć żadnego śladu. Pod koniec dnia, 8 lipca, na samym szczycie góry, odnaleziono śpiwór należący do Charliego. Wydawało się, że nie spędził w nim nocy. Gdyż był przesiąknięty deszczem. Okolicy nie znaleziono żadnych innych przedmiotów ani samego zaginionego. Helikopter krążący wokół góry również nie przyniósł żadnych nowych informacji. Następnego dnia, 9 lipca, sprawę przejęli policjanci ze stanu Alaska, a na miejsce przybyło dodatkowych 11 poszukiwaczy. Zostali oni przetransportowani na szczyt, skąd rozpoczęli dokładne przeszukiwanie terenu, schodząc w dół. Wczesnym rankiem odnaleziono plecak czarliego. Niedaleko plecaka na skalnej półce znaleziono starannie ułożone ubrania. Było to około półtora kilometra od miejsca, gdzie znaleziono śpiwór na szczycie. Nie znaleziono jednak butów zaginionego. Gdy nadciągnęła mgła, ograniczając widoczność do zaledwie 12 metrów, poszukiwacze zostawili na miejscu znaczniki, a następnie wezwano helikopter, aby zabrać ekipę ze szczytu. Śledczy byli głęboko zaniepokojeni i zakłopotani znaleziskami. Wszystko wskazywało na to, że Charlie dotarł na szczyt, być może rozłożył śpiwór z zamiarem odpoczynku. Ale niespodziewanie zaczął padać deszcz. Możliwe, że wówczas zdecydował się opuścić to miejsce. Nie wiadomo, co skłoniło go do pozostawienia śpiwora. Czy to fakt, że był mokry, czy też coś go przestraszyło. Następnie, schodząc półtora kilometra w dół, zdjął plecak, rozebrał się niemal do naga, złożył ubrania i ułożył na półce skalnej. Po czym w samych butach, których ostatecznie nie odnaleziono, udał się w nieznanym kierunku. 10 lipca, gdy pogoda nieco się poprawiła, poszukiwacze ponownie udali się helikopterem w miejsce, gdzie znaleziono ubrania i plecak. Przelatując nad tym obszarem około 200 metrów poniżej, pomiędzy skałami a śniegiem, dostrzeżono nagie ciało był to Charlie. Jego ciało zostało odzyskane i przetransportowane do Sitka, kończąc tragiczną historię 22-latka. Co ciekawe, odpowiedź śledczych na pytanie lokalnej prasy dotyczące przyczyny śmierci mężczyzny budzi zdumienie. Sierżant Thornton w oficjalnym oświadczeniu przedstawił następującą teorię: Wierzymy, że zaginiony mógł zdjąć ubranie, aby się poopalać. Istnieje również możliwość, że zasnął na skalnej półce, co mogło doprowadzić do tego, że znalazł się zbyt blisko krawędzi i spadł, doznając śmiertelnych obrażeń głowy. Taka interpretacja wydarzeń, delikatnie mówiąc, wydaje się być bardzo naciągana. Nie trzeba być alpinistą ani fizykiem kwantowym, aby dostrzec w niej braki logiczne. Rozważmy sytuację, jest słoneczny dzień, a mimo to decydujesz się rozebrać do naga na szczycie góry, gdzie jeszcze chwilę temu padał deszcz, a wiatr prawdopodobnie wieje z dużą siłą. Kładziesz się na skałach całkowicie nagi i jesz spać? Co więcej, Fok nie miał na sobie butów, które nigdy nie zostały odnalezione. Wiele przypadków w serii Missing 411 opisuje sytuacje, w których ludzie giną, pozostawiając ze sobą starannie ułożone ubrania w lesie czy w górach. Jakby byli do tego zmuszani w stanie hipnozy lub z nieznanych przyczyn zrobili to dobrowolnie. Biorąc pod uwagę, że Fog miał przy sobie płaszcz przeciwdeszczowy i był lipiec, trudno mówić o hipotermii jako przyczynie takiego zachowania. Nawet śledczy wolą przyjąć teorię o opalaniu się jako bardziej prawdopodobną, niż możliwość, że Charlie został zaskoczony przez deszcz, jego organizm uległ wychłodzeniu, rozebrał się, ułożył ubrania, a następnie w jakimś transie poszedł przed siebie i spadł w przepaść. Samobójstwo również wydaje się mało prawdopodobne. Czy możliwe jest, że coś wystraszyło 22-latka, gdy spał na górze w śpiworze? A następnie zmusiło go do rozebrania, porwało, a ostatecznie zrzuciło nagiego w dół? Czy też wersja o opalaniu jest bardziej prawdopodobna? Pytania te pozostają otwarte, a tajemnica śmierci Charlie'ego Foga wciąż budzi wiele wątpliwości i spekulacji. Sprawa numer 2 Ralph Marion Wallen 39 lat zaginął 27 maja 1993 roku Ralph Wallen urodził się i wychował w New Jersey Od zawsze marzył o życiu pełnym przygód więc często wyruszał na wyprawy w odludne tereny Uwielbiał spędzać czas na świeżym powietrzu jego pasja zawiodła go aż na Alaskę. Będąc na miejscu, Ralph wędrował tamtejszymi szlakami. Poznawał ten dziki zakątek USA, jego piękno oraz związane z nim niebezpieczeństwa. Tanana to mała wioska położona w centrum Alaski. Stała się ona punktem wyjścia dla 39-latka. Szef miejscowej policji, a także mieszkańcy ostrzegali Ralfa przed niebezpieczeństwami, które mogą na niego czyhać w lesie, jednak mężczyzna był zdeterminowany, aby kontynuować podróż. 27 maja 1993 roku Wolen, zaopatrzony w duży plecak, obfite zapasy oraz strzelbę, wyruszył z wioski Tanana szlakiem. Alakakit Trail, aby odwiedzić swojego przyjaciela Christiana, który mieszkał na północ od rzeki Tocyna. Rzeka ta płynie z północnego wschodu, zakręca i wpada do rzeki Yukon na zachód od Tanany. Tego dnia jeden z mieszkańców tej małej miejscowości zaprowadził Ralfa na szlak i wskazał mu drogę, a 39-latek wyruszył na północ. Miał do pokonania około 30-35 km w linii prostej przez las. Był to ostatni raz, gdy ktokolwiek widział go żywego. Obszar, przez który poruszał się Wolen, był trudny do przejścia. Zalany wiosenną wodą z roztapiającego się śniegu, sprawiał, że podróż była jeszcze bardziej niebezpieczna. W lipcu 1993 roku. Krystian, czyli przyjaciel Ralfa, którego ten zamierzał odwiedzić ponad miesiąc wcześniej, zszedł do Tanany, aby uzupełnić zapasy. Gdy dowiedział się, że jego kolega wyruszył w podróż, ale nigdy do niego nie dotarł, zorganizował zespół poszukiwawczo-ratowniczy. 10 lipca 1993 roku ekipa wyruszyła na północ, gdzie znaleźli opuszczoną chatę. W środku znajdowały się niektóre rzeczy należące do zaginionego 39-latka, w tym jego kompas. Brakowało natomiast plecaka oraz strzelby. Sugerowało to, że być może Ralph spotkał jakieś dzikie zwierzę i został zmuszony do pozostawienia swoich zapasów. Poszukiwania trwały kilka dni, jednak nie przyniosły żadnych śladów. Trudne warunki terenowe i brak jakichkolwiek wskazówek sprawiły, że odnalezienie Ralfa stało się niemożliwe. 39-latek stał się jedną z wielu osób, które zaginęły na Alasce i nigdy nie zostały odnalezione. Co ciekawe, to to, że na stronie Mufon możemy przeczytać raport z 9 stycznia 2018 roku. Mówi on, że tego dnia nad wspomnianą w omawianej sprawie wiosce Tanana mieszkańcy zaobserwowali dwie czerwone kule światła, które goniły białą kulę. Obiekty miały wielkość boiska do futbolu. Wielu mieszkańców wyciągnęło telefony komórkowe, aby zarejestrować to niecodzienne zjawisko, jednak wszystkie urządzenia nie chciały się włączyć. Podobne relacje dochodzą z całej Alaski. Nie uważam, aby wydarzenie to miało coś wspólnego z tym zaginięciem, jednak ilość doniesień świadków na temat dziwnych świateł w miejscach, gdzie giną ludzie, sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jednak jest w tym coś więcej niż tylko zwykły przypadek. sprawa numer 3 Kevin Robert O'Keefe 36 lat zaginął 8 października 1985 roku Park Narodowy Glacier Bay położony jest około 112 km na północny zachód od Juneau Park ten rozciąga się na ogromnym dzikim i odległym obszarze gdzie ocean spokojny kreuje mozaikę zarówno małych, jak i dużych zatok, wpływając szeroko na północ od regionu Panther Bay State Marine Park. Kevin O'Keeffe, mieszkający w Sacramento w Kalifornii, przybył do Juno około 20 września 1985 roku. Udał się do siedziby Glacier Park i zarejestrował się, aby wziąć udział w warsztatach poświęconych przetrwaniu w dzikim terenie parku. 22 września został przewieziony wodno-samolotem do Muir Inlet na północ od Wolf Point, gdzie rozbił swój obóz. Mężczyzna podróżował samotnie. Zamierzał spędzić w parku około dwa tygodnie i używać obozu jako bazy wypadowej do wypraw w głąb tego chronionego terenu. Mając to na uwadze, 8 października 1985 roku strażnik Parku Narodowego David Nemeth wraz ze swoim partnerem patrolowali na łodzi okolice Wolf Point. Po odkryciu opuszczonego kempingu Kevina O'Keeffe Około godziny 16 zespół poszukiwawczy rozpoczął działania mające na celu odnalezienie zaginionego. Kemping wydawał się opuszczony w pośpiechu, co wzbudziło niepokój wśród ratowników. Uszkodzony środkowy wspornik namiotu i znaleziony schowek na żywność sugerowały, że Okif mógł niespodziewanie opuścić obóz. Po otwarciu namiotu w środku znaleziono rozłożony na piankowej macie śpiwór, a obok niego plecak zaginionego. Niedaleko namiotu widoczna była linia utworzona z różnego rodzaju kawałków drewna, piasku i kamieni, co wskazywało na najdalszy zasięg fal morskich. Pomimo intensywnych poszukiwań w okolicy i wielokrotnego wołania jego imienia, nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na jego obecność. 9 października 1985 roku zespół poszukiwawczy powrócił do kempingu, aby dokładniej zbadać miejsce i okolice. Stan obozu pozostał niezmieniony, co wskazywało na brak powrotu okifa. W tym dniu oficjalnie rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Informując o zaginięciu władze w Bartlett Cove oraz Alaska State Troopers, zażądano również wsparcia lotniczego, aby przeszukać większy obszar. 10 października dokonano inwentaryzacji pozostawionego przez Okifa sprzętu, co pozwoliło lepiej zrozumieć, co mógł zabrać ze sobą. Przelot nad obszarem poszukiwań przyniósł ograniczone informacje z powodu gęstej roślinności. Na miejsce przybyły psy tropiące wraz z przewodnikami, które przeszukiwały teren do zmroku. Mimo intensywnych wysiłków nie odnaleziono żadnych nowych śladów. 11 października poszukiwania zostały rozszerzone o dodatkowego przewodnika i jego psa. Co pozwoliło na dokładniejsze przeszukanie obszarów o wysokim prawdopodobieństwie odnalezienia 36-latka. Zespoły poszukiwawcze skupiły się na terenach, które mogły być atrakcyjne dla zaginionego lub na których mógł szukać schronienia. Pomimo pełnego zaangażowania i wykorzystania dostępnych zasobów, dzień zakończył się bez nowych informacji. Trzy dni później, czyli 14 października, ostatni dzień poszukiwań rozpoczął się od przeszukania linii brzegowej i obszarów z powietrza przez ratowników. Mimo pełnego zaangażowania i wykorzystania dostępnych środków, nie udało się odnaleźć żadnych nowych śladów. W związku z brakiem postępów i wyczerpaniem wszystkich możliwych opcji, Poszukiwania Kevina Okifa zostały oficjalnie przerwane tego dnia. 17 października 1985 roku gazeta Anchorage Daily opublikowała artykuł, w którym opisano znaleziska strażników na kempingu Kevina. Za pomocą psów tropiących odnaleziono jego buty i kapelusz około 800 metrów dalej w wąwozie. Odnaleziono również jego zapasy żywności i schowki. Jednakże nie znaleziono żadnych śladów 36-letniego turysty. W dalszej części artykułu strażnicy spekulowali na temat losów Kevina. To, co przydarzyło się Kevinowi o Kiw, może pozostać tajemnicą. Strażnicy odrzucili wczesne teorie, jakoby mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzie. Dodali również, że w okolicy obozu Kevina nie odnotowano obecności niedźwiedzi i stwierdzili nawet, że nie było tam prawie żadnych śladów dzikich zwierząt. Analiza raportu służb parku oraz wykaz przedmiotów należących do Kevina wskazuje, że jego rzeczy osobiste znajdowały się w odległościach 18, 36, 60 i 90 metrów od namiotu. Jego buty oraz czapka zostały odnalezione w wąwozie. Wydaje się, że wszystko co było mu potrzebne do przetrwania pozostało w obozie. Podsumowując, to co stało się z 36 latkiem pozostaje tajemnicą. W swojej książce Polaides podał informację, że śpiwór oraz inne przedmioty znajdowały się poza jego namiotem. Jednak z raportów jasno wynika, że zarówno śpiwór jak i plecak Leżały w środku zasuniętego na suwak namiotu. W dwóch skrytkach znajdowały się liczne zapasy, które umożliwiały przeżycie około miesiąca w dziczy. Czy coś wystraszyło Kevina, kiedy przebywał poza namiotem, uciekł w las, z niewiadomych przyczyn zdjął lub wyrzucił rękawiczki, buty i kapelusz i zniknął, lub coś go porwało? Czy też wydarzyło się coś innego? Niektórzy spekulowali, że to fala porwała Kevina, a zwierzęta zabrały jego buty, rękawiczki i kapelusz z dala od obozu. Sugerowano, że sól z potu zebrana w butach, rękawiczkach i kapeluszu przyciągnęła sarny i jelenie, które jakimś dziwnym trafem nie zainteresowały się zupełnie innymi zapasami Kevina. Nie znaleziono śladów niedźwiedzia czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia które mogłoby wystraszyć zaginionego. Nie znaleziono również śladów zwierząt, które mogłyby przenieść jego buty. Moim zdaniem, w tym trudnym terenie akcja poszukiwawcza trwała zdecydowanie za krótko bo jedynie pięć dni i z udziałem zbyt małej ilości ratowników. Kevina nigdy nie udało się odnaleźć. Sprawa numer 4. Michael Timothy Palmer, 15 lat. Zaginął 4 czerwca 1999 roku. Michael był jednym z trzech synów Charlesa i Lisy Palmer. W okresie, kiedy doszło do tego zdarzenia, Lisa ponownie wyszła za mąż, przyjmując nazwisko Ryrick. Na początku czerwca 1999 roku Michael spędzał czas na spotkaniach z przyjaciółmi i uczestniczył w przyjęciu z okazji zakończenia roku szkolnego. Lisa nie martwiła się nadmiernie o Michaela, ponieważ był on odpowiedzialnym dzieckiem. Chłopiec zawsze informował ją, gdy miał się spóźnić lub w przypadkach, gdy potrzebował jej wsparcia. 3 czerwca 1999 roku Michael zdecydował się przyjąć propozycję podwiezienia przez przyjaciela na przyjęcie z okazji zakończenia roku szkolnego, które odbywało się około 14,5 km od jego domu w dzielnicy Meadows Lakes w mieście Wasilla. Około godziny 3.30 nad ranem grupa przyjaciół Michaela postanowiła wrócić na rowerach do domu. Pokonując wspomniany dystans 14,5 km, Michael pożyczył rower od jednego z przyjaciół. Według lisy była to pierwsza impreza szkolna, w której Michael brał udział. Podczas powrotu do domu, jadąc ulicą Pitman Road, która przebiega wzdłuż rzeki Little Susitna, Michael zaczął tracić kontakt z resztą grupy i był ostatnim rowerzystą w grupie. To był ostatni raz, gdy ktokolwiek widział go żywego. Pozostali chłopcy zatrzymali się i czekali na niego przy sklepie 7 Eleven przy autostradzie Parks. Po kilku minutach oczekiwania, zastanawiając się, czy Michael nie wybrał innej drogi lub nie wrócił na przyjęcie, postanowili wrócić do domów. Funkcjonariusze policji przesłuchali grupę chłopców, którzy widzieli Michaela po raz ostatni. Zostali oni wielokrotnie przepytani, a także poddani rygorystycznym testom na wykrywaczu kłamstw. Śledczy udali się na Pitman Road, czyli w miejsce, gdzie Michael był widziany po raz ostatni, i rozpoczęli dokładne przeszukiwanie terenu. Odkryli rower, którym podróżował, zalegający w korycie rzeki Little Susitna. Rzeka ta, choć niezbyt szeroka. Charakteryzuje się krystalicznie czystym nurtem. Mimo początkowych wątpliwości co do obecności Michaela w wodzie, zdecydowano się wysłać zespoły nurków do przeszukania okolicy. Niestety, piętnastolatka nie odnaleziono. Poszukiwania kontynuowano, a w odległości 200 metrów od rzeki, na terenie małego prywatnego lotniska. Znaleziono przemoczone i zabłocone tenisówki Converse należące do Michaela. Buty te leżące obok siebie na ziemi prezentowały się niezwykle. Jedno ze sznurowadeł było zawiązane, a drugie nie. Nigdy nie udało się odnaleźć innych rzeczy osobistych Michaela. Analizując mapę lotniczą Pitman Road i okolicznych terenów można zauważyć, że na północ od lotniska rozciągają się gęste lasy ciągnące się na ponad 100 kilometrów. Jeśli rower Michaela znalazł się w rzece, a jego buty były mokre i zabłocone, sugeruje to, że mógł on zmierzać w kierunku tych lasów. Zdjęcie i pozostawienie butów wydaje się niezrozumiałe. Pitman Road jest jedną z dróg najbardziej wysuniętą na północ w regionie Wasilla, za którą rozciąga się jedynie dzika przyroda. Czy jest to zwykły zbieg okoliczności? W ciągu pierwszych dwóch tygodni od zagnięcia Michaela, policja z Alaski przesłuchała ponad 20 osób, w tym uczniów i innych potencjalnych świadków. Zniknięcie chłopca głęboko wstrząsnęło rodziną Palmer. Tęsknili oni za piętnastolatkiem i byli zszokowani, że służby nie były w stanie odnaleźć ich syna. Zaginięcie Michaela było bardzo niecodzienne, jednak to co przydarzyło się około 11 lat później ponownie sprawiło niesamowity ból rodzinie Palmer. Sprawa numer 5. Charles Chucky Palmer V, 30 lat, zaginął 10 kwietnia 2010 roku. Chucky był starszym bratem Michaela Palmera. To on zadzwonił do ojca, aby przekazać mu niepokojące wieści o zaginięciu chłopca. 9 kwietnia 2010 roku na obszarze położonym około 112 km na północ od Wasilly Charles wraz z czterema innymi członkami rodziny i przyjaciółmi wyruszył na wyprawę na swoim skuterze śnieżnym. Był to obszar na południowy wschód od Talkitna, znany jako Bolt Mountain. Ich trasa wiodła ze wzgórz przylegających do Bolt Mountain przy Mastodon Road. Pokonując około 8 kilometrów mieli dotrzeć do chaty, w której planowali spędzić noc. Była to rzadka okazja dla czakiego, aby oderwać się od codziennych obowiązków i po prostu odpocząć. Charles znajdował się na końcu kolumny skuterów śnieżnych zmierzających w kierunku chaty, kiedy niespodziewanie z nieznanych przyczyn Skręcił w innym kierunku i zaczął kierować się w stronę wschodniej części Bolt Mountain. Gdy skutery śnieżne kontynuowały podróż do chaty, zaczął padać gęsty śnieg. Po dotarciu większości grupy do chaty zaczęli oczekiwać na powrót czakiego z jego nieplanowanej eskapady. Po upływie godziny, zaniepokojeni jego nieobecnością, wyruszyli na poszukiwania. Lecz świeży śnieg zatarł wszelkie ślady. Zmuszeni do powrotu wrócili do domku, mając nadzieję, że trzydziestolatek niedługo się pojawi. Niestety tak się jednak nie stało. O 7:15 10 kwietnia Charles został zgłoszony jako drugi członek rodziny, który zaginął na Alasce. Funkcjonariusze policji niezwłocznie skierowali się w stronę, w której świadkowie ostatni raz widzieli 30-latka pędzącego na swoim skuterze śnieżnym. Odkryli porzucony pojazd uwięziony w głębokim śniegu około 19 km od chaty na wschodnim zboczu Bolt Mountain. Dokładne przeszukanie okolicy wokół skutera nie przyniosło żadnych śladów mężczyzny. Ani jakiejkolwiek rzeczy, którą miał ze sobą. Ciągle padał śnieg, a warunki pogodowe były nieprzewidywalne i niebezpieczne. Ratownicy podjęli decyzję o odwrocie, mając nadzieję na poprawę warunków atmosferycznych. W następny poniedziałek zespoły poszukiwawcze złożone z ratowników Stalkitna, z jednostek stanowych, wolontariuszy i przy wsparciu helikopterów oraz wolontariuszy z Willow. Przybyły na miejsce i przeczesywały wskazany obszar, jednak bezskutecznie. Nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na miejsce pobytu starszego z braci Palmer. Zespoły poszukiwawcze zostały zmuszone do oczekiwania na nadejście cieplejszych miesięcy. Powrócili oni na miejsce zaginięcia takiego, gdy tylko pozwoliły na to warunki. Pomimo przeprowadzenia kolejnych szeroko zakrojonych poszukiwań. Mężczyzny nigdy nie udało się odnaleźć. Podsumowując, ta rodzinna tragedia jest bardzo niecodzienna. Dwóch braci zaginęło na terenie dzikiej przyrody lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obie sprawy dzieliło 11 lat i około 110 km. Przeglądając dokumenty i artykuły, niemożliwe było nie odczytać frustracji poszukiwaczy. Spowodowanej brakiem kluczowych wskazówek w obu przypadkach zaginięć. Zadziwiające jest, że dwaj mężczyźni zniknęli w tak niewielkiej odległości od siebie i nigdy nie zostali odnalezieni. Fakt, że byli braćmi, dodatkowo otacza tę sprawę aurą tajemnicy, czyniąc ją jednym z najbardziej niezwykłych podwójnych zaginięć. Charles był doskonale zaznajomiony z lasami Alaski. Znał ryzyko związane z prowadzeniem skutera śnieżnego i wiedział, co się stanie, jeśli pojedzie około 20 km poza wyznaczoną trasę i wpadnie w zaspy śnieżne. Śledczy ustalili, że w chwili incydentu był w dobrym stanie psychicznym, a możliwość samobójstwa wydawała się mało prawdopodobna. Nawet jeśli by do niego doszło, spodziewano się odnaleźć jego ciało, rękawice lub inny sprzęt, jednak niczego nie znaleziono. Prawdziwe rozczarowanie i frustrację poszukiwaczy można było wyczuć w artykule z 4 maja 2011 roku opublikowanym przez KTNA. Zawierał on wywiad z komendantem Straży Pożarnej w Telkitna. W tej rozmowie komendant Ken Ferina wyraził swoje przemyślenia na temat poszukiwań, zauważając, że ratownicy nie znaleźli żadnych śladów zwierząt w okolicy, gdzie czaki porzucił swój skuter śnieżny. Zapytany o swoją opinię na temat tego, co mogło się stać, komendant Ferina przyznał, że skłania się ku swojej pierwotnej teorii o uprowadzeniu przez obcych jako że nie był w stanie znaleźć innego logicznego wyjaśnienia tego zaginięcia. Sprawa numer 6. Gerald Deberry. 53 lata. Zaginął 10 października 2011 roku. Historia zaginięcia Geralda jest bardzo nietypowa, gdyż rzadko zdarza się, aby przy poszukiwaniach zaginionej osoby zaginął jeden z poszukiwaczy. Cała historia rozpoczęła się 10 października 2011 roku o 2 w nocy. Melinda Strutz, mieszkanka stanu Utah, jechała kładem za innymi członkami swojej rodziny w północno-wschodnich lasach miasta Fairbanks. W pewnym momencie kobieta oddzieliła się od grupy i zaginęła. Melinda prowadziła czerwonego kłada z przyczepą, a razem z nią jechał jej pies rasy Jack Russell. Rano rozpoczęto akcję poszukiwawczą kobiety. Na miejscu pojawili się ratownicy, żołnierze stacjonujący na Alasce, a także wolontariusze. Jednym z nich był Gerald Deberry. Miał on ogromne doświadczenie w akcjach poszukiwawczych i doskonale znał ten teren. 53-latek przyjechał na miejsce, czyli do Long Creek Lodge, swoim zielonym kładem Yamaha Kodiak. Późnym popołudniem Gerald wspomniał innym poszukiwaczom, że odczuwa zimno, więc ratownicy rozpalili ognisko, a jeden z nich podał Geraldowi dodatkowy płaszcz. Po ogrzaniu się mężczyzna ponownie wyruszył na poszukiwania Mendy. W międzyczasie inny wolontariusz odnalazł kobietę żywą i zdrową w pobliżu Frozen Food Creek. Gdy poszukiwacze zaczęli się zbierać i wracać do domów, ktoś zauważył, że Gerald nie wrócił. Kilka zespołów poszukiwawczych natychmiast wróciło na miejsce i wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatni raz Gerald widziany był około 6,5 km od szlaku, na którym rozpoczęto akcję ratowniczą. Poszukiwaczom przekazano informację, że Gerald miał problemy zdrowotne, jednak ich szczegóły nie zostały nigdy ujawnione publicznie. Wczesnym rankiem 11 października dwa helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne Rozpoczęły przeczesywanie lasu w poszukiwaniu sygnatur cieplnych mężczyzny. Żołnierze z Alaski skierowali na miejsce swój helikopter oraz samolot Paper Super Cup, podczas gdy Gwardia Narodowa wysłała zespoły ratownicze, aby dokładnie przeszukać teren. Zarówno formalne, jak i nieformalne poszukiwania Geralda trwały przez tydzień, jednak nie przyniosły żadnych śladów. Właścicielem chaty, która służyła poszukiwaczom za bazę, był Paul Potwin, stary przyjaciel Diberego. 14 października 2011 roku gazeta The Alaska Dispatch opublikowała wypowiedź Paula na temat poszukiwań jego przyjaciela. To tajemnica. Ład zniknął. Musiało mu się coś stać. Nie mógł się zgubić. Wszyscy się z tym zgadzają. Był tam zbyt wiele razy, by się zgubić to najbardziej zaskakująca część. Jeśli Gerald się nie zgubił, to gdzie był jego kład? Jeśli jego silnik był włączony i był w okolicy w czasie, gdy helikopter z kamerą termowizyjną przeczesywał niebo, powinna zostać wykryta jego sygnatura cieplna. Tego jednak nigdy nie wykryto. Mogło to oznaczać kilka rzeczy. Albo kład od dawna miał wyłączony silnik, został schowany na przykład w jakiejś jaskini, lub został z tego terenu zabrany razem z zaginionym Geraldem. Prawie rok po tajemniczym zniknięciu Geralda w święto pracy 2012 roku, górnik spacerujący w pobliżu kopalni Fate Creek przy 111 km autostrady Steezy natknął się na kład Geralda. Pojazd znajdował się na niewielkim wzniesieniu, był sprawny, a jego silnik był wyłączony. To odkrycie przyczyniło się do przeprowadzenia kolejnych masowych poszukiwań mężczyzny w regionie otaczającym jego pojazd, jednak ponownie nie przyniosły one żadnych rezultatów. Gerald Dibery nigdy nie został odnaleziony. Sprawa numer 7. Paul Michael Lametra, 66 lat, zaginął 4 lipca 2012 roku. Zaginięcie, o którym mowa, wydarzyło się podczas jednego z najstarszych wyścigów na świecie w miejscu, które nie było dotąd świadkiem żadnych ofiar śmiertelnych ani zaginięć. Mowa tu o Mount Marathon w Seward na Alasce. Seaward to malownicze portowe miasto położone około 96 km na południe od Anchorage, którego główna atrakcja, czyli wysoka na 1471 m nad poziomem morza góra Mount Marathon, wznosi się majestatycznie nad okolicą. Na stronie internetowej Izby Handlowej Seaward Mount Marathon jest opisany następująco: Seward's Mount Marathon Race jest uważany za jeden z najtrudniejszych krótkodystansowych biegów górskich na świecie. Około 30 tysięcy osób przyjeżdża do Seward, aby oglądać chaos i świętować Dzień Niepodległości. Wyczerpująca trasa wspina się na wysokość 922 metrów nad poziomem morza, po czym następuje szybki i niebezpieczny zbieg. Trasa wyścigu o długości 5 km ma średnie nachylenie 34 stopni i 60 stopni w najbardziej stromym punkcie. Pierwszy zorganizowany wyścig odbył się w 1915 roku, co czyni go jednym z najstarszych wyścigów pieszych w USA. Według tradycji Mount Marathon Race rozpoczął się, gdy dwóch biegaczy pokłóciło się o możliwość wejścia i zejścia z góry w mniej niż godzinę. Niemożliwe powiedział jeden z nich. Aby rozstrzygnąć spór i wynikający z niego zakład, zorganizowano wyścig, w którym przegrany miał zapewnić drinki dla widowni. Przedsiębiorczy kupcy przygotowali ubrania i inne atrakcje dla zwycięzcy i zaproponowali, aby wyścig odbył się w dzień wolny od pracy, czyli np. 4 lipca. Biegacz, który zakładał, że pokonanie tej trasy jest możliwe w mniej niż godzinę, przegrał zakład, gdyż zwycięzca zakończył bieg z czasem godziny i dwóch minut. W czasach obecnych ponad tysiąc kobiet i mężczyzn podejmuje wyzwanie, a miasto Seward zapełnia się widzami. Jeśli przyjeżdżasz spoza miasta, pamiętaj, aby zaplanować i zarezerwować nocleg co najmniej kilka dni wcześniej. Start wyścigu znajduje się na rogu 4 Avenue i Adams Street w centrum Seward, a meta umiejscowiona jest na skrzyżowaniu 4 Avenue i Washington. 4 lipca 2012 roku, 66-letni Paul Michael Lemaitre przygotowywał się do wyścigu. Mężczyzna był w imponującej formie jak na swój wiek. Paul pracował jako cywilny doradca w bazie wojskowej Joint Based Elmendorf Richardson, gdzie pomagał żołnierzom przechodzącym do cywila przygotowywać życiorysy w celu znalezienia innej pracy. Lametra zarejestrował się na Mount Marathon, otrzymując numer startowy 548. Rodzina 66-latka zgromadziła się na linii startu o godzinie 15, kiedy to rozległ się strzał rozpoczynający wyścig. Paul postanowił, że jego celem będzie jedynie ukończenie biegu, a nie rywalizacja o pierwsze miejsce. Chciał po prostu zakończyć bieg w godnym czasie. Jako punkt odniesienia obrał sobie 72-letniego uczestnika tego biegu, Freda Mura, który ukończył trasę w czasie 1 godziny 11 minut i 34 sekund, i był to jego 43 bieg z rzędu. Podczas wyścigu doszło do kilku niezwykłych incydentów. W dwóch oddzielnych przypadkach biegacze doznali poważnych obrażeń po upadku na stromym fragmencie trasy. Informacje na temat tych wydarzeń były skąpe, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że odniesione obrażenia były poważne. Było to zdarzenie nietypowe dla tego wyścigu, który cieszył się opinią bezpiecznej imprezy, dumnie podkreślanej przez Izbę Handlową. W dniu wyścigu, Pol ubrany był w czarne spodenki i czarną koszulę do biegania. Według dostępnych informacji i zeznań rodziny, mężczyzna miał słaby wzrok, a mimo to tego dnia nie zabrał ze sobą okularów. Według wszystkich dostępnych relacji, Paul był ostatnią osobą, która dotarła na szczyt góry. Artykuł opublikowany 9 lipca 2012 roku na stronie ktuu.com Zawierał wyjaśnienie od osoby, która widziała pola jako ostatnia. Zgodnie z informacjami od Izby, ekipa pomiarowa, która stacjonowała na szczycie, rozpoczęła schodzenie około godziny 17:45. Główny chronometrażysta, którego nazwisko nie zostało ujawnione, rozmawiał z lametra około godziny 18:00, gdy ten zbliżał się do szczytu. Mężczyzna ten poinformował, że pan Lametra werbalnie potwierdził chęć kontynuowania biegu. W oświadczeniu przedstawiciele Izby napisali w poniedziałek, że wyglądał on dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie i nic nie wskazywało, że coś jest nie tak. Poruszał się powoli, ale stabilnie pod górę. Panowie minęli się, gdy 66-latek był około 60 metrów przed szczytem. Następnie chronometrażysta kontynuował zejście szlakiem w dół. O godzinie 18 urzędnik wyścigu rozmawiał z żoną pola, Peggy LaMetra, informując ją, że został on zauważony i wszystko jest w porządku. Wyjaśniono, że jeśli nie zejdzie z góry w ciągu 90 minut. Powinna skontaktować się z władzami, ale wyrażono przekonanie, że nic złego mu się nie stanie. Około godziny 20:00 żona Pola skontaktowała się z organizatorami wyścigu, alarmując ich, że jej mąż nie wrócił. W odpowiedzi przedstawiciele zawodów nawiązali kontakt ze Strażą Pożarną w SeaWorld, która z kolei zaalarmowała Policję Stanową Alaski. Inicjując tym samym akcję poszukiwawczą. Ekipy ratownicze napotkały na swojej drodze zdradliwe warunki terenowe, starając się przeszukać każdy możliwy zakątek, w którym Paul mógł się znaleźć. Widoczność bywała momentami przerażająco ograniczona, zwłaszcza kiedy gęsta mgła pojawiła się w górach. Poszukiwacze na ziemi natknęli się również na dwa czarne niedźwiedzie które szybko uciekły na widok ludzi. Nie zaobserwowano żadnych gryzli. W nocy, kiedy Pol zaginął w okolicach szczytu Mount Marathon, wciąż zalegał śnieg. Mimo dokładnego przeszukania terenu, nie znaleziono żadnych śladów pola. W powietrzu latały śmigłowce wyposażone w kamery termowizyjne, nieustannie monitorując obszar góry. Jednak niczego nie dostrzeżono. Grupa ratownictwa górskiego z Alaski przeszukała obszar i nie znalazła żadnych dowodów wskazujących na obecność pola. Aby przybliżyć skalę poszukiwań zaginionego biegacza, The Alaska Dispatch opublikowała 9 lipca 2012 roku artykuł, w którym wymieniono wszystkie jednostki, które brały udział w akcji ratunkowej. W akcję zaangażowało się setki ochotników, w tym Alaska Mountain Rescue, Nordic Ski Patrol, Alaska Search and Rescue Dogs, Bear Creek Volunteer Fire Department, National Park Service, Seward Police and Fire Department, Air National Guard, Alaska State Troopers oraz liczni mieszkańcy Seward. A także zawodnicy, którzy powrócili do miasta, aby wesprzeć poszukiwania. Kilka zespołów ratowniczych z psami z Alaska Search and Rescue Dogs przeczesywało góry w poszukiwaniu śladów pola. Niestety, ekipom tym również nie udało się odnaleźć jakichkolwiek wskazówek na temat tego, co stało się z 66-latkiem. Podsumowując. Historia zaginięcia Lametra przyciągnęła szeroką uwagę mediów, stając się jedną z najbardziej znanych na ponurej liście mieszkańców Alaski, którzy zniknęli bez śladu w dzikich terenach tego stanu. Jego zaginięcie było szczególnie uderzające, ponieważ brał udział w wydarzeniu, które każdego roku przyciąga do Seward dziesiątki tysięcy widzów i setki biegaczy na samą górę. Jeden z krewnych Pola w wywiadzie w 2016 roku powiedział: Góra pochłonęła tego człowieka. Te same słowa możemy usłyszeć, kiedy analizujemy inne sprawy zaginięć ludzi z serii Missing 411, na przykład z góry Mount Shasta lub z góry Mount Rainier. Po tym jak zaprzestano oficjalną akcję poszukiwawczą Pola, rodzina kontynuowała ją na własną rękę. Lametra został prawnie uznany za zmarłego w październiku 2012 roku. Jego żona pozwała wyścig i Izbę Handlową Seward na kwotę 5 milionów dolarów, zarzucając zaniedbanie i cierpienie emocjonalne. W 2014 roku zawarto ugodę z rodziną na kwotę 25 tysięcy dolarów. Zniknięcie pola zmieniło sposób organizowania wyścigu. Wprowadzono nowe zasady, w tym jedną, która mówi, że biegacze muszą teraz podpisać zaświadczenie, że przebiegli całą pięciokilometrową trasę maratonu przynajmniej raz przed dniem wyścigu. Uczestnicy, którzy nie dotrą do półmetka w ciągu godziny, są dyskwalifikowani, a osoby kontrolujące wyścig mają podążać teraz za ostatnim biegaczem na szczyt góry i z powrotem w dół. Chociaż Lametra został prawnie uznany za zmarłego, nadal jest uważany za osobę zaginioną. W 2014 roku w pobliżu Tonsina Point, kilka kilometrów od trasy wyścigu, znaleziono kawałki ludzkiej czaszki. Po przeprowadzeniu testów DNA okazało się, że należą one do 39-letniego turysty z Arkansas, który zaginął w latach 90. Paul Michael Lametra zaginął w górskim regionie podczas biegu, w którym uczestniczyło setki biegaczy. Teren ten był wyraźnie oznakowany i praktycznie niemożliwe było, aby się tam zgubić. Sam szczyt charakteryzuje się skąpą roślinnością i jest zdominowany przez skały i głazy. Mimo intensywnych poszukiwań, które trwały 4,5 dnia, 66-latka nigdy nie udało się odnaleźć. Nie udało się również znaleźć jakichkolwiek dowodów na to, że w ogóle przebywał na tej górze. Ostatnim człowiekiem, który widział pola, był jeden z członków ekipy pomiarowej. Lametra wiedział, którą trasą ma wrócić. Znajdował się zaledwie 3 km od swojej rodziny. Historia zaginięcia pola jest jedną z wielu z serii Missing 411, gdzie osoba idąca, lub w tym przypadku biegnąca, jako ostatnia Znika i nigdy nie zostaje odnaleziona. Gdyby się przewrócił, złamał nogę i nie byłby w stanie się ruszyć, to zostałby na miejscu, aż ekipy ratunkowe by go znalazły. Kamery termowizyjne powinny wykryć ciepło jego ciała. Nawet jeśli miał słaby wzrok, to 4 lipca 2012 roku słońce wzeszło w Seward o 4:40 rano. A zachodziło dopiero o 23:24. Więc o 18:00 wciąż było widno. Jednak słaby wzrok mężczyzny, gęsta mgła i wiek mogły spowodować, że w ten lub w inny sposób się zgubił, zszedł z trasy, zabłądził i zmarł z wychłodzenia i zmęczenia. Jednak to nie zmienia faktu, że to dziwne, że nigdy go nie znaleziono. Dlaczego tak się stało, pozostaje tajemnicą po dziś dzień. To wszystkie sprawy przygotowane w tym odcinku. Wytrwałym widzom dziękuję za wysłuchanie go do końca. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee, YouTube Thanks, lub udostępnić ten czy inny film na swoich portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale dębowej chatki.